Witajcie kochani, zatrzymujemy się przy Słowie Boga, dzisiaj fragment z Księgi Mądrości. Obłok ocieniający obóz i suchy ląd ujrzano, jak się wynurzał z wody poprzednio stojącej, drogą otwartą, morze czerwone i pole zielone z burzliwej głębiny. Przeszli tędy wszyscy, których chroniła Twa ręka, ujrzawszy cuda godne podziwu. Byli jak konie na pastwisku i jak baranki brykali, wielbiąc Ciebie, Panie, któryś ich wybawił. Piękny fragment o ocaleniu Izraela. Piękny fragment o tym, jak Bóg wyciągnął swoją prawicę i rozstąpiło się morze. Piękny fragment o tym, jak ocieniał swoją obecnością obóz Izraelitów. Chciałabym, abyśmy dzisiaj dotknęli rzeczy trudnych na miarę tych, których doświadczyli wtedy Izraelici. A więc stają przed morzem, które jest dla nich niemożliwe do przejścia, a za nimi nieprzyjaciel. W naszym życiu może też czasem dochodzimy do takiego mojego Morza Czerwonego. Jeśli ono się nie rozstąpi, to ja nie wiem, co zrobić. Tak bardzo potrzebuję wyciągniętej prawicy Boga i działania Boga. I teraz w naszych czasach jest tak wiele sytuacji, w których potrzebujemy Boga żywego, pełnego mocy, zmartwychwstałego. Zadajmy sobie pytanie, czy wierzysz, że Pan jest zainteresowany Twoim życiem? Czy Ty wierzysz, że On ma moc, tę samą, którą miał? Chcę Was zachęcić, byśmy przynosili dzisiaj Panu wszystkie najtrudniejsze rzeczy z wiarą, taką jaką mamy, i pomódlmy się o ten dar pomnożenia wiary w nas wszystkich. Bardzo Cię proszę, Panie Jezu, aby dzisiejszy dzień dla całej naszej rodziny Zoomowej był dniem pomnożenia wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Kochani, zapraszam Was jeszcze do modlitwy piosenką Nie bój się uwierzyć w cud. Niech ta piosenka też rozpala naszą wiarę. I dwa ogłoszenia. Dzisiaj i jutro jesteśmy na forum w Krośnie. Jeśli ktoś z Was jest z okolic, to bardzo serdecznie zapraszamy. Zorientujcie się, czy są jeszcze miejsca. Będziemy wspólnie uwielbiać Boga. A za tydzień, 25 listopada, warsztaty muzyczne dla dzieci. Zapraszamy wszystkie dzieci do Łodzi, aby uczyć się śpiewu, tańca i gry. Pięknego dnia. Do zobaczenia.